trzeci, projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Rogozińskiego. Bardzo proszę Janusza za kierowanie. Mamy jeszcze tutaj Państwa przedstawicieli inwestycji. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z wnioskiem, o którym poprzednio mieliśmy okazję rozmawiać. Co do tego, co się zmieniło, to przyszły do nas wizualizacje. Nie mamy zdjęć, tylko w formie. Może ja Państwu puszczę to, żebyście Państwo to się obejrzeli. Co do danych technicznych, to się nic nie zmienia. Przyszły tylko i wyłącznie te wizualizacje. Nie, dane techniczne tutaj. One przyszły dzisiaj. A to nic nie wiem na ten temat. Wyrzucimy to. Tak? Materiały, ale to jest jakby opór architektury, która nie ma, nie ma.
parkingowych. Tak, tutaj jest. Między 314 a 350 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Mieszkań już Państwu powiem. Zamiarem inwestora jest wykonania całości zamierzenia, które obejmuje około 240 mieszkań, około 1900 metrów kwadratowych biur i około 1900 metrów kwadratowych sklepów w kwaterach oraz około 300 stanowisk parkingu podziemnych. Tu na samym początku już przygotowujemy między 314 a 350. Na razie nie użyjemy, tylko otrzymujemy to, że jeżeli będzie taka możliwość, to ale nie robiliśmy na tego czyli jest stala. Tak jak widzicie, to z tego opisu. Około 240 z miejscami parkingowymi możemy być 300, to niech będzie tak gdzieś. Mamy na myszkę, którą też możemy spokojnie robić. Ja wracam do kwestii wysokości. Proszę się powiedzieć, gdzie Państwo widzicie po tej stronie Alei Pokoju takie wysokie budynki? Zresztą Państwo tu w opisie piszecie, że tutaj jest 5-2 sześciokondygnacyjne. Dlaczego akurat? No, jeżeli Pan jest zdziwiony, to przecież jest projekt AWF-u, który jest przeciwko, to jest chyba na stosunku na szczególności. Czyli mam rozumieć, że wszyscy z Państwa kolejne działki, które będą projektowane, to każdy z architektów będzie nawiązywał do, prawie że każdy projekt będzie nawiązywał do błękitka, tak? Przepraszam, ja mam pytanie. W uzasadnieniu jest, że inwestor nie podaje liczby. Tak, bo to dopiero w tym momencie przyszło dzisiaj. Musimy to Pani Poczerwona, w swoim za wyjątkiem ostatniego punktu, bo tutaj się nie zmieniło. Wizualizacja ma tak. Ja? Szkoda, że nie ma. Te wizualizacje mnie zupełnie nie przekonały. To, co wcześniej pisaliśmy,
w uzasadnieniu odnośnie masywności, ona się właśnie pojawia. Mówię panu, tutaj jest kwestia taka, że no możemy się upierać w tych wysokościach, tylko pytanie, w jakim celu? Znaczy, to nie jest kwestia uporu, bo i tak państwo dostaniecie decyzję z Wydziału Architektury, bo to jest po prostu wyliczenie aktualnej możliwości, prawda? Nam natomiast chodzi o to, żeby to ta kształt, forma była jakaś taka, bym powiedział, znośna i do przyjęcia dla wszystkich mieszkańców. No właśnie, nad kształtem i formą to jeszcze do pozwolenia na to. Jasne, no jeszcze jest ustalony spór. Natomiast no tutaj kwestia wysokości. Znaczy nie, jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to tutaj wysokości nie poruszamy. Ponownie akcentujemy tą kwestię ulicy Rogoźnickiego, że kwestia poszerzenia może... Znaczy pod względem wysokości chodzi o to, że one odbiegają od tej, po tej stronie bliżej, tak to uzasadniali poprzednio. Chodziło nam o kwestię rozwiązań komunikacyjnych dla tej inwestycji, które są planowane w najbliższej okolicy. Ja osobiście uważam, że w pewnym momencie ta ulica będzie mi groźna. Biorąc pod uwagę, że jeszcze miasto planuje tutaj zaadoptować związkowca, Gazeta Krakowska zamierza się rozbudować. To wszystko powoduje, że dróg nie przybywa użytkowników coraz więcej. Żebyśmy mieli jasno, że jasność nie jest państwa wina. Nie pokazuje, że tam jest jakaś szansa na poszerzenie ulicy po tej stronie, oczywiście jeśli to jest dyskusja parafialna. To miasto zrobiło, to jest dobrze, miasto jest i teraz się proponuje, żeby już tutaj wchodzimy, aby poszerzenie ulicy będzie, prawda, teren zielony i tam jakieś miejsca kosztuje. Organizacje ruchu i tyle. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Sugestie? Poprawki? Była jedna, tylko państwo nie wizualizacja do tych wcześniejszych. A to już jest ta... Cały czas jedna, ona się nie zmieni. Państwo mówią, że to tam właśnie są możliwe, bo... Ona się nie zmienia tutaj, w sensie wysokości nie prosimy za co. Tak, już na raz. Czy ja mogę sam, czy jako komisja? Poprawkę wykreślającą. Muszę wykreślić ostatnie nauczenie. Bo w związku z tym, że jest normalnie. Jakby więcej mieszkańców, prawda? Bo ale nie tak ważne.
wszyscy będą przyjeżdżać samochodami. No ale czy za tym dniem będzie 350? Ale nigdy nie będziemy mieli jakiejś sytuacji, że wszyscy będą zadowoleni, a bądź zawsze będzie to jakaś ja myślę, że tutaj jest problem, że to jest bardzo proszę o ciszę, bo przekrzykujemy się niepotrzebnie. Janusz przygotowuje poprawkę, żeby wykreślić celkę. Celka. A to dobra uwaga, którą pani mówiła. Prawda, będzie strefa, nikt obcy nie przyjedzie, kto będzie to zaopiekować? No ale to zaparkuje obok stref, na fabrycznej będą mieć problem wtedy. No to zawsze gdzieś. No tak, zawsze gdzieś koniec strefy będzie. No faktycznie się tutaj trochę zmniejszy ten ruch samochodowy, jak będzie strata. Jeżeli przede wszystkim, bo to mieszkańcy będą mieć pewnie wykupione swoje miejsca parkingowe tam w garażu podziemnym. A z tych lokali usługowych, to będą pracownicy,
Dobrze, czy są jeszcze jakieś uwagi, wnioski, pytania co do projektu? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem po poprawce. Kto z Państwa jest za? Za. 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak? Czy nas to było? Ale nie było, bo był to jest jeden, bo... Nie, bo po prostu... Nie, właśnie, dziewiętnaście nas jest. Chyba jest nas dziewiętnaście. Chyba jest nas dziewiętnaście. Już dzisiaj. To jest... Czyli w tym momencie jest... Nie, przed tym młodzie... 10 jest na przykład. 10 masz powodu. Czyli przeciw 10. Kto się wstrzymał? Nikt. Obecny chciał sprawdzić. Przepraszam, że proszę by sprawdzić, czy jest rzeczywiście 19. 19 osób jest. 20. No może to nie głosowanie. Dwóch osób jest. Nie, dwóch osób, to jest 19. 19 radnych na sali. No dobrze, zgadza się. Także wszystko się zgadza. Czyli uchwała nie została podjęta. Dziękujemy bardzo za przybycie. Rada dzielnicy nie wyraziła opinii. Dziękuję.